Jak możesz być szczęśliwym? Psychologom często zadawano pytanie, jak można być szczęśliwym w codziennym życiu i w ogóle szczęśliwym być, co trzeba zrobić? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie interesuje dużo ludzi. W Psalmie 34, wiersz 9 mówi: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jezus stoi przed Tobą z wyciągniętymi ramionami i mówi: Ja uczynię Cię szczęśliwym, jeśli będziesz szukał u mnie schronienia. Jezus odpuści Ci Twoje grzechy, obdaruje Cię życiem wiecznym. Będzie dla Ciebie ucieczką, wybawcą, uzdrowicielem, Twoim doradcą oraz Twoją pomocą w ciężkiej niedoli. Przyjdź do Niego, zaufaj Mu, a zobaczysz dużą różnicę. Jak drzewo bez ziemi nie może rosnąć, zatem chrześcijanin nie może wzrastać w wierze bez wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego postaraj się zaopatrzyć w Nowy Testament i zacznij czytać. Dowiedz się także, gdzie w pobliżu znajduje się żywa chrześcijańska wspólnota, która ćwiczy prawdziwą wiarę i życie z Jezusem Chrystusem, a także wierzy, że Biblia Święta jest żywym Słowem Bożym. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową www.wdlm.at lub skontaktuj się z nami przez e-mail kontakt@wdlm.at. Chętnie Ci dalej pomożemy.